Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Pierwszy marca od 2011 roku obchodzony jest jako Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, bohaterów jeszcze do niedawna zapomnianych, a w czasach PRL-u nazywanych bandytami, i upamiętniono także w szkole podstawowej w Bogdanówce. Już po raz trzeci spotykamy się w naszej szkole, aby oddać cześć tym wszystkim, o których przez wiele lat historia milczała. Zamysł jest taki, żeby Święto Żołnierzy Wyklętych, które w naszej szkole jest obchodzone już po raz trzeci, zawsze był taki drugi element, ale związany w podtekście z tym świętowaniem. Żołnierzy Wyklętych, zawsze ich wspominamy, modlimy się. Zawsze jest prelegent Instytutu Pamięci Narodowej, który przybliża tą tematykę. No i ta druga część, tak jak już wspomniałem, za każdym razem jest inna tematyka. A tym razem mieliśmy pomysł Solidarność. Podczas obchodów w Bogdanówce losy, można powiedzieć, następców Żołnierzy Wyklętych, czyli opozycjonistów represjonowanych w czasach stanu wojennego, przypomniał Kazimierz Łapczyński, także internowany w latach 80. ubiegłego wieku. Wy jesteście, jako działacze opozycji solidarnościowej, można powiedzieć, następcami tych żołnierzy wyklętych. No to jest żywy przykład tego, że ja przyjąłem pseudonim. To jest, ja byłem definitywnie następny Mao. No, jako podziemie Solidarności ja byłem szkolony przez byłych żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych odnośnie jak robić podziemie, jakie mają być kontakty, żeby przerwać, żeby nie było wpadki i tak dalej. Żywy przykład, że huta nigdy nie została rozbita z podziemia. Były tam pojedyncze wpadki, ale nigdy jako podziemia huty czy drukarnie hutnika nigdy się nie udało zlikwidować, bo zawsze drukowały trzy czy dwie drukarnie. Był taki moment wpadki, kiedy w dzienniku telewizyjnym podano, że już zlikwidowano drukarnię, koniec z hutnikiem. Pamiętam, że na rano rzuciliśmy w kościoła gulotki, że tylko głupcy i mali wierzą, że nas zlikwidowali, no bo druga drukarnia drukowała. Do najmłodszych zwrócił się natomiast również działacz opozycji solidarnościowej Leszek Jaranowski. 13 grudnia 1981 roku generał Wojciech Jaruzelski wprowadził w Polsce stan wojenny. Generał Jaruzelski używał przemocy, no bo miał tą siłę i zamykał ludzi takich, którymi jemu się nie podobali, którzy nie chcieli robić tego, co on chciał, do więzień, do obozów, takich specjalnie wyznaczonych miejsc. A ludzie z Solidarności, takim człowieczkiem jestem ja, jest mój kolega, moi przyjaciele i wiele osób, które są na tej sali, temu się chciała przeciwstawić, ale myśmy broni nie mieli, to jest jedno. Myśmy nie chcieli strzelać do ludzi. I naszą taką bronią w tamtych czasach było tak zwane wolne słowo, gazety. Taka lekcja historii i promowanie takich żywych lekcji na pewno należy naśladować i kultywować. Uroczystości były okazją do nagrodzenia uczniów w dwóch gminnych konkursach, recytatorskim i plastycznym. No ja uważam tak, że nawet z tych dzieci, z tej młodzieży, które dzisiaj brały udział, nawet jedna osoba, jeżeli zostanie prawdziwa historia, to warto dla tej jednej osoby to robić. Nawet dla tej jednej, a myślę, że to będzie więcej. A jeżeli tego nie będziemy robić, no to będzie cały czas kłamstwo. Zresztą to prawdę się bardzo ciężko się ta prawda przebija, bo wiele osób... Trzeba sobie zdawać
sprawę, że w okresie tym komunistycznym myśmy byli w niewoli, nie byliśmy wolni, okupowani. I zawsze po takim okresie czasów, no w każdym narodzie tak będzie, że ci, co współpracowali z tym reżimem albo byli w tym reżimie, to będą mówić, że to mniejsze zło jest i tak dalej i nie będą się chcieć przyznać do tego, no bo ta ich młodość czy ich te prace, no po prostu pokazywane jest dzisiaj, że one były niewłaściwy sposób zachowywania. Na koniec tegorocznych uroczystości w szkole w Bogdanówce otwarto salę edukacyjną zatytułowaną Droga do Wolności. W tej sali po jednej stronie zgromadziliśmy plansze, opisaliśmy tych ludzi, którzy walczyli z systemem komunistycznym, ucierpieli od niego i ci, którzy się w tej sali znajdą, będą mogli zgłębić tą tematykę, a po drugiej stronie mamy pamiątki dotyczące czasów Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej i to są pamiątki przekazane przez mieszkańców naszej wioski, naszej gminy i chcielibyśmy tą ekspozycję jeszcze powiększać. Kiedy na zajęciach, na lekcji byłem z tym nauczycielem, przybliżałem tą tematykę, ale jeszcze inną, poruszałem te tematy. Po paru minutach dzieci się zniechęcały, nudziły się i tak myślałem, w jaki sposób to zrobić, żeby trochę inaczej tą tematykę przybliżyć, żeby byli zainteresowani. Kiedy im pokazywałem kartki na żywność, opowiadałem, że trzeba w kolejce było stać, czekać, żeby dostać jakiś towar, to tak jest niedowierzanie. Nie bardzo wierzyli, że coś takiego w Polsce się mogło wydarzyć, że te czołgi były na ulicach. I tak właśnie wymyśliłem, żeby taką salę zrobić i jeszcze wzbogacić o filmy. Ach, Polsko, Polsko, błędny rycerzu, za ideał walczący cześć. Solidarność się dzisiaj stanie w przymierzu, bo my cię chcemy na szczyty znieść. Daj ze pamięci przeszłości tej i w sercu swoim godło to miej. Żołnierze wyklęci, dzisiaj podziemna armia powraca. Polskiej ziemi łono dziewicze, kośćmi białymi rozpruwa czas. Podziemna armia powraca.